Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o soli, o sodzie, bo sód nie równa się soli, więc wyjaśnimy na początek te różnice, ale też porozmawiamy o różnych mitach, które wokół spożycia soli się pojawiły w dietetyce. Czy rzeczywiście są to mity? Jaką sól warto suplementować, warto jeść? Jaka powinna być w naszej kuchni? Kto rzeczywiście powinien z soli zrezygnować albo ją znacznie ograniczyć? Ile tej soli powinniśmy jeść? I czy na żywieniu niskowęglowodanowym, czy to na keto, rzeczywiście powinniśmy tą sól ograniczać? Zapraszam Was na odcinek. Na początek rozróżnienie soli i sodu. Sól to tak naprawdę chlorek sodu. Czyli jeżeli mamy różne zalecenia dotyczące ilości, to warto pamiętać o tym, że sól równa się sód plus ten chlorek. Dlatego na przykład w 5 gramach, czyli jednej łyżeczce soli, znajdziemy 40% sodu, a 60% to będzie chlorek. Dlatego 2 gramy, w tych 5 gramach soli, 2 gramy to rzeczywiście jest sód, reszta chlorek. I to jest bardzo ważne rozróżnienie. Sód jest tak naprawdę niezbędnym składnikiem mineralnym naszej diety i tak jak ostatnio mówiliśmy już na kanale o magnezie, który jest potrzebnym nam bardzo elektrolitem, to tak samo dzieje się z sodem. Więc nie jest to tak, że to jest coś złego, bo bez sodu nie bylibyśmy w stanie odpowiednio funkcjonować. Natomiast, jak podają niektóre źródła i myślę, że jest w tym sporo prawdy, nawet 70% naszego dziennego spożycia sodu to nie jest ta sól, którą posypujemy sobie potrawy, żeby lepiej smakowały, tylko po prostu produkty przetworzone. Czyli przez to, że jakby konsumpcja teraz w dużej mierze jest nastawiona na produkty przetworzone, gotowe, na takie szybkie jedzenie, fast foody, to rzeczywiście ilość sodu w naszej diecie znacząco wzrosła i to może być niebezpieczne, no bo jak nawet 70% naszej diety to sód z pozostałych produktów innych niż sól, no to może być problem. I tutaj od razu nasuwa nam się taki temat, no dobra, no to jak ja jestem na keto, czy jestem na low carb, to w takim razie wcale nie jem dużo tego sodu, no bo przecież na keto to ja nie jem produktów przetworzonych. I teraz właśnie jest moment, żeby powiedzieć o tym, gdzie ten sód możemy znaleźć, w jakich produktach, bo może się okazać, że niektórzy na keto, szczególnie na takim keto szybkim i trochę jednak przetworzonym, a jest to możliwe, tego sodu dostarczają sobie całkiem sporo. Bo sód jest w wędlinach. Jeżeli jesz na keto kabanosy, kiełbasy, różne jakieś tam szynki i inne przetwory, czy nawet takie jakby już gotowe, czy półgotowe produkty mięsne, to tego sodu masz sporo. Jeżeli jesz ryby puszkowane czy wędzone, tam też będzie sól. Jeżeli jesz sery, to w przetworzonych serach również jest sód. Na przykład ser żółty. No zazwyczaj na pierwszym miejscu ma mleko, ale nieraz na drugim miejscu już ma sól. Tak samo warzywa przetworzone, czyli te nasze ukochane na low carbie kiszonki, które są wspaniałe, ale są też źródłem sodu w naszej diecie, także już widzicie, że tego może być całkiem sporo. Oliwki, kapary, które są świetne na keto, też mogą być źródłem sodu. Różnego rodzaju sosy, czy to te keto, czy nie keto, nie tylko sos sojowy będzie tutaj źródłem sodu, więc jest tego sporo. Pewne leki i suplementy też mogą być źródłem sodu i tutaj BHB, czyli te egzogenne ciała ketonowe, które wiele osób suplementuje, mają w swoim składzie zazwyczaj sole. Dlatego też jest to kolejne źródło sodu. Rosoły są bardzo dobrym źródłem sodu i to dobrze, natomiast znowu, czy nie mamy tego za dużo? Jak mamy takie gotowe kostki, buliony, no to wiadomo, że to też będzie źródło sodu. Różnego rodzaju przyprawy, ale także na przykład masła orzechowe. Jeżeli są solone, można też kupić niesolone, ale znowu będzie to źródło sodu. Tak, różne fast foody, chipsy, nie chipsy, słone przekąski, to myślę, że nie muszę tego Wam mówić, bo to jest dość oczywiste, ale również te słodkie rzeczy są źródłem sodu, bo proszek do pieczenia czy też jest źródłem sodu, czy na przykład właśnie soda oczyszczona, te produkty, których używamy do wypieków, czyli
Jeżeli to akurat większości osób na keto nie dotyczy, ale jeżeli ktoś je dużo jakichś bułek, chlebów, nie tylko, nie wiem, pizzy czy słonych przekąsek, ale nawet słodkich ciastek, to też będzie to źródło sodu. Więc jak widzicie, ta pula produktów, które są źródłem dla nas soli i sodu, jest naprawdę całkiem spora. I przejdźmy do tego, ile soli, ile sodu rzeczywiście możemy spożywać. Zalecenia są bardzo różne i według niektórych specjalistów te zalecenia nieraz są zaniżone, bo pewne źródła podają, że szczególnie osoby, które chociażby chorują na choroby serca czy nadciśnienie, powinny jeść nie więcej niż jedną łyżeczkę soli dziennie. To jest prawie nie do zrealizowania, bo tu nie mówimy tylko o soleniu rzeczywiście tą jedną łyżeczką wszystkich potraw przez cały dzień, ale też o tej ukrytej po części soli w pożywieniu, które już kupujemy, o którym Wam mówiłam. Także ta jedna łyżeczka to są niektóre rekomendacje, ale to jest praktycznie niemożliwe. Rzeczywiście przeciętnie jemy tej soli dużo, dużo więcej. Natomiast zalecenia dotyczące diet niskowęglowodanowych też są troszkę inne, bo po pierwsze, tracimy elektrolity, pozbywamy się glikogenu. O tym była tydzień temu już mowa w filmie o magnezie. Magnez jest elektrolitem, sód też jest elektrolitem. Więc tutaj to jest już jeden powód, dla którego tej soli nieraz spożywamy więcej i nawet dosalamy sobie posiłki czy wodę dosalamy, szczególnie na początku ketoadaptacji. Ale druga sprawa jest taka, że jeżeli chociażby obniża nam się ciśnienie krwi, będąc na diecie niskowęglowodanowej, a bardzo często tak się dzieje, to już nadmierne ograniczanie sodu nie jest u takich osób wskazane. Wręcz można się nabawić również hiponatremii, czyli na za małej podaży i za małej ilości sodu w naszym organizmie i jest to równie niebezpieczne, może to być równie niebezpieczne jak za duża podaż. O tym sobie zaraz powiemy. Natomiast rzeczywiście ile tej soli, ile sodu? Wiele źródeł podaje i myślę, że to jest takie dość dobre zalecenie, że na przeżywieniu niskowęglowodanowym warto jeść od 4 do 7 gram sodu, co równa się 2 do 3 łyżeczek soli na dobę. Oczywiście mówimy tutaj też o wędlinach, o serach itd., itd., więc jeśli wiesz, że mimo tego, że jesteś na keto, to jesz sporo przetworzonej żywności, bo to nie jest tak, że będąc na keto, to my w ogóle nie jemy przetworzonej żywności. Można jeść mocno przetworzone rzeczy na keto, więc jeżeli wiesz o tym, że jesz mocno przetworzoną żywność, to być może nie dosalaj dodatkowo tej wody czy potraw, bo rzeczywiście tego sodu możesz mieć za dużo, ale raczej soli nie powinniśmy się w takim wypadku bać. Dlaczego? Dlatego też, że nasz organizm potrafi naprawdę skutecznie kontrolować poziom sodu w naszej krwi chociażby. Czyli nie jest tak łatwo poprzez samą dietę doprowadzić tego, że tej soli sodu we krwi będziemy mieć na przykład bardzo dużo. Jeżeli jemy tak standardowo i oczywiście nie objadamy się, nie wiem, chipsami, nie jest to podstawa naszej diety. Mówię teraz tak oczywiście obrazowo. Dlatego, że chociażby nasze nerki, nasze nadnercza kontrolują tą ilość sodu w naszym organizmie. Więc to też nie jest tak, że jak zjesz łyżeczkę soli za dużo, bo jesteś na ketoadaptacji, to od razu coś bardzo poważnego się stanie ze Twoim zdrowiem. Także te osoby, które trochę się tego obawiają, chcę uspokoić, nie jest tak prosto się doprowadzić do tych poziomów. Okej, powiedzmy sobie teraz o tym, co takiego ten sód nam daje, bo myślę, że to jest istotne. Przede wszystkim odpowiedni poziom sodu to równowaga elektrolitów w naszych komórkach, w naszym organizmie. Ta równowaga elektrolitów, o której była już mowa w filmie o magnezie, jest bardzo istotna, ponieważ od tego zależy, na ile płynnie i sprawnie wszystko u nas działa. Kolejna sprawa to właśnie regulacja ciśnienia krwi. I to też jest bardzo istotna sprawa, no żeby to nasze ciśnienie było na odpowiednim poziomie. Kolejna rzecz to przewodzenie impulsów nerwowych. Dlatego też osoby, które na przykład mają niedobór sodu, mogą uczuć takie, oprócz tego, że taka nerwowość następuje, to nawet mogą się zdarzyć jakieś omdlenia w skrajnych przypadkach, czy takie osłabienie, nudności, a nawet wymioty.
No i oczywiście to, co często przy adaptacji odczuwamy, jeżeli poziom sodu nam spada, to skurcze mięśni, czyli odpowiednia podaż sodu to odpowiednia kurczliwość naszych włókien mięśniowych, za to też odpowiada sód. I w jakich wypadkach rzeczywiście może ten nadmiar sodu nam przede wszystkim przeszkadzać? To są właśnie różne choroby serca, nadciśnienie. Najczęściej wymienia się te problemy, ale także cukrzyca może tutaj być problematyczna. Dlatego to, co rzeczywiście pokazują badania, bo teraz trochę przechodzimy do tych mitów dietetyki dotyczących sodu, to, co rzeczywiście pokazują badania, to u osób, które mają nadciśnienie tętnicze chociażby, warto, i badania to potwierdzają, ograniczać spożycie sodu. Natomiast na przykład były przeprowadzane metaanalizy badania w 2014-2017 roku na osobach zdrowych, czyli na osobach bez chorób serca i bez nadciśnienia, i te badania pokazały, że ograniczenie sodu w ich diecie niczego pozytywnego nie wniosło, czyli nie miało żadnego pozytywnego skutku. I tak samo pokazują to badania dotyczące diet niskowęglowodanowych, chociaż tutaj też nie poszłabym w taką skrajność, że na pewno jak jestem na keto, to mogę po prostu solić ile chcę, bo nie ma badań jednoznacznie wskazujących i takich na 100%, że po prostu to spożycie sodu może być bardzo wysokie i na pewno Ci nie zaszkodzi, ale rzeczywiście jest wskazanie w tą stronę, że na dietach niskowęglowodanowych tego sodu możemy mieć w diecie więcej z powodów, które już wcześniej Wam podałam. Powiedzmy sobie jeszcze o tym, jaką sól warto wybrać, bo tu też mamy sporo mitów i wiele osób mówi, że tylko himalajska, więc jak to rzeczywiście jest z tą solą? Najbardziej dostępna i najtańsza, taka sól kuchenna, jest bezpiecznym tak naprawdę źródłem sodu. Zazwyczaj ona jest jodowana i to też ma to jakby swoje plusy i minusy, ale nie jest to wcale takie złe, ponieważ większość osób ma niedobory jodu i jeżeli go nie suplementujemy dodatkowo, to ta jodowana sól, no myślę, że więcej dobrego niż złego nam może zrobić. Natomiast mamy też inne rodzaje soli, na przykład sól morską. Sól morska już będzie mniej przetworzona chemicznie, czyli te procesy, które następują na przykład w soli kuchennej, no są bardziej intensywne. Natomiast problem z solą morską jest taki, że teraz nasze morza są dość mocno zanieczyszczone, więc na chwilę obecną, moim zdaniem, sól morska nie jest już tak bezpiecznym produktem pod kątem tej jakości, jak była dawniej, więc ja niekoniecznie sięgam na co dzień po sól morską. Oprócz soli kuchennej, czyli tego czystego chlorku sodu i soli morskiej, mamy też takie droższe sole, jak na przykład sól himalajska. I wiele osób mówi, że to jest fantastyczne źródło kilkudziesięciu, prawie 100 składników mineralnych. Rzeczywiście, w soli himalajskiej znajdziemy składniki mineralne, natomiast znajdziemy ich śladowe ilości, bo około 97% soli himalajskiej to wciąż jest ten chlorek sodu, a te składniki mineralne to jakieś 1,5%. Także to nie jest tak, że sól himalajska jest świetnym źródłem na przykład magnezu, bo tego magnezu naprawdę przy takim normalnym spożyciu z tej soli himalajskiej pozyskamy bardzo niewiele. Ja używam soli himalajskiej dlatego, że ona jest i lepsza jakościowo pod kątem czystości, bo jest rzeczywiście pozyskiwana w Himalajach, wysoko w górach, więc jeżeli chodzi o jakość tego produktu, to jest ona na pewno dobra. Natomiast bardzo często też używam soli kłodawskiej, kamiennej, czyli soli, która jest wydobywana tutaj u nas w Polsce. I też nieraz Wam to mówię, że takie lokalne jakby pozyskiwanie produktów jest bardzo dobre. I rzeczywiście ja korzystam z tej soli kłodawskiej. Ona też nie jest tak przetworzona i podobnie jak sól himalajska, tak naprawdę będzie miała te składniki mineralne, ale znowu, to są śladowe ilości, to jest w okolicach 1,5%. Maksymalnie 2% tych składników mineralnych, ale też jest ona czystsza i występuje w takich większych kryształkach, więc jak ja na świeżo bardzo lubię nieraz tak sól po prostu zmielić w młynku, no to jest to fajna opcja. Także jeżeli nie chcecie przypłacać i zależy Wam na tanim produkcie, to naprawdę sól kuchenna jest ok. Sól morska jest lepsza, ale kwestia czystości mórz. Natomiast jak chcecie taką fajną sól różową, himalajska jest naprawdę ok. To nie jest tak, że coś z nią jest nie tak,
ale jest dużo droższa, no i trochę jakby jest to naciągane, że ona jest jakimś fantastycznym źródłem minerałów, bo po prostu nie ma ich aż tak dużo. A jak chcecie tak lokalnie, patriotycznie podejść do tematu, to polecam Wam sól kamienną kłodawską chociażby. Podsumowując, spożycie sodu w diecie współczesnego człowieka jest zazwyczaj zbyt wysokie i rzeczywiście warto to ograniczyć. Badania pokazują, że osoby, które mają problemy z sercem, problemy z ciśnieniem czy problemy chociażby z wysokim poziomem cukru we krwi, powinny tą ilość sodu w diecie ograniczać. Ale jeżeli jesteśmy na dietach niskowęglowodanowych, to nie jest powiedziane, że musimy jeść bardzo mało tej soli, bo zarówno niedobór, jak i nadmiar sodu jest szkodliwy. Czyli tutaj tym złotym środkiem będzie takie wyśrodkowanie tematu, bo zarówno za mało, jak i za dużo będzie dla naszego organizmu niekorzystne. Natomiast nie powinniśmy bagatelizować też kwestii sodu, szczególnie jedząc większe ilości węglowodanów, ponieważ było badanie, które pokazało, że zwiększone spożycie sodu soli o 5 gramów, czyli o tą jedną łyżeczkę soli dziennie, może zwiększyć ryzyko chorób serca nawet o 17%, a ryzyko zawału o 23%. Więc rzeczywiście jest to realny problem, szczególnie u osób, które nie do końca dbają o swoją dietę, zarówno na keto, jak i nie na keto. Czyli jedzą sporo takich gotowych produktów, jedzą sporo przetworzonej żywności. W takim wypadku nadmierne spożycie soli nie będzie dla nas dobre. Mam nadzieję, że kwestia sodu i soli została troszkę dla Was rozjaśniona. Jeżeli jeszcze macie jakieś dodatkowe pytania w tym temacie, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. A ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!